Witajcie, kochani, witam wszystkie osoby spod znaku lwa na czytaniu tygodniowym. Zobaczmy, co tu dla lwów na ten czas się szykuje. Wyższa jaźni, bardzo prosimy o informacje dla lwów. Się piękne coś szykuje, no zobaczmy. Mamy sześć jako kochankowie, sprawy prywatne. Arcykapłan się pokazuje. Mamy pięć buław tutaj także. Słoneczko jako radę do obu obszarów. I tu zobaczcie, co mamy. Mamy gwiazdę, ale pięknie. Następnie mamy cesarzową. Jeszcze jedna energia dla lwów. Osiem buław. Oj, będzie się działo, kochani. Będzie się działo. Już tu widzę. Dużo się będzie działo. Dużo, intensywnie, ogniście. Ulala, ulala. Po prostu. Dobra, lecimy drugą kartę, żeby się doupewnić w temacie. Kochankowie. Dla lwów. Okej. Okay. Ktoś tu się martwi bardzo. 69. Ktoś tu się martwi, że może nie pozna, nie spotka tej osoby swojej, wyjątkowej, bliźniaczego płomienia, bratniej duszy. Ktoś się może martwi, że w ogóle nie wejdzie w relację, w związek. Ktoś tu się martwi, że wiecznie trafia na niewłaściwe osoby. Mnóstwo tutaj jest tematów, słuchajcie. Mamy arcykapłan i trzy pentakle. Pięć buław dla lwów i... O, okej. Okay. Oho! No, to jest po prostu niesamowite. Zobaczcie, dwa razy gwiazda, ale szczęśliwy tydzień. I to powiem wam, że, kochani, ja tutaj robię już dla was, to jesteście piątym znakiem i kilka znaków miało naprawdę fantastyczny rozkład. Więc tydzień wyjątkowy. Pięć kielichów i gwiazda. Cesarzowa. Cesarzowa. Okej. I mamy asa mieczy i pojawia nam się tutaj jeszcze karta głupca do ośmiu buław. Dobra, runa na ten czas. O, wow. Kochani, ja tutaj widzę bardzo wyraźnie, że są osoby, które w tym czasie, w tym tygodniu poznają kogoś i będzie to po prostu miłość niezwykła od pierwszego wejrzenia i... może to być tak szybko to przyjść, że będzie ci trudno to zaakceptować. Może będziesz się przed tym bronić, albo będziesz szukać dziury w całym. Wiecie, jak to czasem szukamy dziury w całym, prawda? Mimo że coś wydaje się i widać, że jest fajne, my tam się doszukujemy. Widać tutaj bardzo dużo lęków, które zostały tobie wtłoczone, może przez otoczenie, postrzeganie swojego otoczenia, może przez ogólnie kwestie systemowe i to, co z tym związane. Może się obawiasz z różnych względów, bo w przeszłości było różnie, prawda, w relacjach, związkach i teraz się obawiasz wejść w następny. Czuję tutaj, że jeżeli są jakieś związki małżeńskie, partnerskie, długie, gdzie są jakieś stresy, jakieś lęki, jakieś właśnie niezgody, kłótnie, przepychanki i tak dalej, kochani, wy tu musicie usiąść i pogadać szczerze ze sobą i zacząć pracować jako drużyna, a nie traktować się nawzajem jako konkurencja czy ktoś do współzawodnictwa, bo jeżeli zaczniecie współpracować, to wy tutaj fantastycznie się rozwiniecie jako relacja, bo mamy tutaj gwiazdę, ale to musi być gwiazda, czyli współpraca zamiast współzawodnictwa. Taka musi być różnica. Oczywiście przeszłość, żale, smutki, to musi zostać w przeszłości. Wyjaśnić sobie, przeprosić się, wybaczyć, oczyścić tą atmosferę, oczyścić tą energię i ruszyć do przodu, bo wtedy jest możliwość ruszyć do przodu. Ulala, po raz kolejny, zobaczcie, kochani, to jest dom astrologiczny, który nam się pojawia związany z miłością, czyli wszystko, co z tym związane, będziemy w tym czasie dostrzegać, przeżywać, prawda? Zaufaj swojej intuicji. Pozwól sobie na to, by cię prowadziła twoja własna intuicja.
by cię prowadziła, by cię ten instynkt wewnętrzny prowadził. Daj się prowadzić swoim przewodnikom duchowym, daj się prowadzić swojej wyższej jaźni, jakkolwiek tego nie powiem. Pozwól sobie na to wejrzenie tym trzecim okiem, prawda? W te kwestie, które tu się będą pokazywać, a zobaczysz to dużo wyraźniej. Dobra, okej, okay, co dalej? No tutaj komuś jakieś pieniążki mogą wpaść. Może być jakiś sukces w przedsięwzięciu, może projekt się uda zakończyć, dokończyć, może się uda wejść w jakąś fantastyczną współpracę. O, zobaczcie, handshake, czyli widać, że tutaj spotkanie z kimś nowym pomaga coś rozwinąć, będzie ważne. Czyli spotykasz tutaj w tym czasie kogoś, z kim jakkolwiek tu wymieniacie się energią, informacją, co by to nie było, i to wprowadza ciebie na wyższy poziom. To wprowadza ciebie na wyższy poziom, no w zależności od tego, o czym tutaj myślisz, prawda? Też nie chcę tego nazywać, żeby nie odbierać wam jakby tej możliwości, bo słuchajcie, to jest czytanie ogólne, wiadome, bierzmy co rezonuje, prawda? Co nie rezonuje, zostawmy dla osób, które mają to usłyszeć. Ja czuję, że tutaj, zobaczcie, no muszę wam to wziąć, bo czuję, że to jest związane z wakacjami. Ktoś tutaj gdzieś się wybiera na w jakąś drogę, na wycieczkę, na wakacje, może w biznesową podróż, no bo to też mamy ten obszar. I tutaj poznajesz kogoś w tej drodze, poznajesz kogoś i tutaj otwierają się jakby nowe drzwi, nowe możliwości. Może ci ktoś podpowiada po prostu jakiś pomysł, czasem w takiej rozmowie, słuchajcie, na przykład, nie wiem, jedziesz sobie autobusem, pociągiem, samolotem, lecisz, wszystko jedno. Siedzisz z kimś, ktoś jakoś tak, nie wiem, czy czyta jakąś książkę, czy gazetę, czy o czymś rozmawia może z kimś, czy jakkolwiek wy rozmawiacie i z tego wynika coś nowego. Nowa myśl, nowy sposób, coś się tu uruchamia, jakaś kreatywna energia twoja wewnętrzna, która prowadzi ciebie do nowych rozwiązań. Zobacz, ta wymiana tutaj jest widoczna. Może ktoś ci coś podpowiada, radzi. Może się spotykasz z kimś, kto ci doradza właśnie bardzo dobrze w jakimś obszarze. No dwa razy gwiazda, słuchajcie, to jest naprawdę cud. I jeszcze mamy kartę słoneczka. Fantastyczne, przepiękne energie. Cudowne, wyjątkowe. Tak, szukamy nowych sposobów, szukamy nowych możliwości, szukamy, jesteśmy kreatywni, tutaj twórczy, otwieramy się na nowe, otwieramy się na współpracę, otwieramy się na wymianę, otwieramy się na informacje, otwieramy się, otwieramy się, otwieramy się, kochani, otwieramy umysły, otwieramy ramiona, otwieramy się na to nowe, co tutaj do nas idzie, bo ewidentnie tu idzie coś nowego, idzie i to, kochani, dużo wymiany będzie. Ja czuję, że możesz kompletnie się nie spodziewać tego zupełnie nowego początku, bo tu lwie to może być tak zaskakujące dla ciebie i tak transformacyjne i tak inne niż do tej pory. Czy to będzie nowa praca, czy to będzie nowy projekt, cokolwiek, czy w ogóle nowy pomysł na inne zupełnie życie, to będzie jakby zaczynać od zera, jakby wrócić się do początku, żeby od nowa narysować całe swoje życie. Ja tu czuję, że ktoś z was będzie to robił, kochani, że będziemy to robić jako lwy. Będzie nas sporo, którzy będziemy chcieli dużo zmienić, zostawiając jakąś przeszłość za sobą. Jakieś trudne rzeczy, trudne sprawy, kwestie, problemy. Coś, co chcemy zostawić za sobą już. Dobra, zobaczmy w tym obszarze prywatnym. Past life relationship, okej. Czyli ktoś tu się mierzy z jakąś relacją z wcześniejszych wcieleń. Oczywiście te relacje mogą być cudowne, nie muszą być wcale karmiczne, prawda? Aha, ktoś tutaj odpoczywa sobie od życia. No ja czuję, że tu ktoś jedzie na wycieczkę, na jakiś odpoczynek, może, nie wiem, weekend, nawet jeden dzień, a nawet godzinny spacer i możesz kogoś tam gdzieś spotkać, poznać. Ja czuję, że to będzie zaskoczenie dla ciebie. To będzie dla ciebie zaskakujące. Ojej. Soulmate. Zobaczcie. Soulmate. Nie jakaś tam osoba fajna, tylko soulmate. I tu jeszcze masz kochankowie, czyli to jest bardzo bliska ci energia, bardzo bliska ci dusza. Może tak być, że jak się poznacie, spotkacie,
to od razu, zobaczcie, tu na końcu, wow, się układa romantic feelings. Bardzo szybko poczujecie przynajmniej sympatię na początku do siebie i będziecie się zastanawiać, czemu mnie tak do ciebie ciągnie, co ty w sobie takiego masz. To może być tutaj ta wewnętrzna, taka, bo ja czuję, że tu ktoś ma taką wewnętrzną, jakby sprzeczną falę odczuć. No bo niby super fajnie i tak, ale z drugiej strony, prawda, gdzieś tutaj. Oj, tak, kochani. Ale się dzieje, ale się dzieje. Dobra, co tu jeszcze czuję? Trzy pentakle i arcykapłan. Jest tutaj namowa, żeby. Podpowiedź może, dorada, żeby co? Żeby spojrzeć na te swoje zasady, reguły, którymi żyjemy jakby na co dzień i coś tutaj dopracować, bo trzy pentakle to jest takie, taka praca nad czymś, dopracowywanie czegoś, ale nie samemu, ale z kimś. Może z jedną, może z dwoma osobami, może z większą ilością osób, bo coś tutaj w jakichś relacjach nie pracuje, nie funkcjonuje właściwie. Jest tu podpowiedź, możesz to zmienić, możesz to usprawnić, możesz to poprawić, możecie to poprawić, ale tu chodzi o to, żeby z takim jasnym spojrzeniem na to pozwolić sobie popatrzeć i poszukiwać tej harmonii. I poszukiwać tego spokoju, i poszukiwać tej współpracy, i poszukiwać tego dogadania, tej fajnej wzajemnej wymiany, prawda? I wtedy, jeżeli będziecie szukać, to i znajdziecie. Dokładnie. No Gebo i Słoneczko i te gwiazdy, to tutaj widać, że jakieś dary, dary idą tutaj dla Lwów, jakieś wspaniałe od wszechświata. Fantastycznie. No widać tutaj, że była jakaś przeszłość, bo ktoś mówi, że byliście za młodzi, czyli ktoś tu myśli o tobie, ktoś tu cię wspomina, lwie. I druga energia, ktoś chciałby, żeby rzeczy wyglądały inaczej. Weźmy jeszcze jedną. Zobaczcie. No, chcąc, nie chcąc, wiecie, że ja nie robię takich typowo miłosnych tu czytań, ale słuchajcie, to czytanie jest tak prze... Och... nie wiem jak to nazwać nawet. Tak tu czuję, jest po prostu przepełnione, może tak powiem, przepełnione jest romantyzmem, uczuciami, emocjami, myślami, dużo myśli, rozmów, wymiany, takiego pragnienia bycia z kimś, pragnienia wymiany z tym kimś. Och, tu też czuję jakieś gorące rzeczy, kochani. Uff, się dzieje jakaś namiętność, pasja, gdzieś tu kogoś ciągnie do kogoś. Śni się tu komuś. Oj, śnią się rzeczy. Oj, śnią się tu lwy rzeczy. Komu się śni? Ręka do góry. Tak żartuję, nie musisz, ale jak chcesz, to możesz. Ale tutaj uśnią się rzeczy jakieś. Jakaś pasja, namiętność, i tu notorycznie ja czuję komuś, no może nawet co noc śni się jakaś osoba. To jest twoja bratnia dusza. Ona do ciebie mówi, coś ci chce przekazać. Może ci trzeba jeszcze właśnie nad czymś popracować, żebyście się mogli spotkać. Wsłuchaj się w te sny, wsłuchaj się w te informacje, które tam masz przekazane. Otwórz się na nie. Pamiętasz, jak przedtem mówiłam: otwórz się, otwórz się, otwórz się. Otwórz się na informacje. Otwórz się, lwie, na informacje, bo oj, dzieje się mnóstwo i dziać się będzie więcej jeszcze nawet. Jeżeli ktoś ma działalność gospodarczą, będzie kombinował i myślał, jak to rozwinąć, przyjdą też okoliczności, możliwości, żeby tak się zadziało, może jakieś partnerstwo, jakaś osoba. Jeżeli ktoś myśli o działalności, założeniu działalności, jak najbardziej poczujesz tutaj optymizm w tym obszarze, poczujesz chęć pójścia faktycznie w tym kierunku. Och, słuchajcie, przepięknie, przepięknie. Bardzo, bardzo mi się podoba to czytanko. Ja przyjmuję tę energię, a wy jak, kochani, przyjmujecie? Jak przyjmujecie, to piszcie w komentarzach. Przyjmuję, ach, przyjmuję. Dobra, co tu dalej dla nas? Co tu dalej dla lwów? Okej, okay, a gdzie ty poleciałeś, smoku? Smok nam wyskoczył, aż pobiegł na bok. O! A co to za koteczek? Co tu pisze? Jestem bardzo piękny.
Pamiętaj, żeby dzisiaj dać sobie naprawdę piękną nauczkę. Oj, tak, kochani, to samo docenienie, prawda? Tak nam tu w kuli, na tej ziemi, w tych szkołach, w tych innych dziwnych instytucjach, przeróżne rzeczy. A tu chodzi o to, żeby tą miłość wewnętrzną, własną rozwijać w sobie, bo jak się kocha siebie, to się potrafi kochać innych. Jak się docenia siebie, potrafi się doceniać innych, prawda? Czyli podaruj sobie tą piękną energię, miłość, podaruj sobie może odpoczynku trochę, jeżeli potrzebujesz. Podaruj sobie to coś, czego pragniesz teraz najbardziej. Zrób sobie taki prezent. Zrób sobie prezencik. Ja czuję, że to jest ważne. Dla niektórych może właśnie to będzie odpoczynek, zmiana organizacji pracy może. No właśnie, to też może o to chodzić. Może w prywatnym życiu, może w zawodowym. Oj, czuję, że tutaj trzeba by coś przearanżować, żeby było to bardziej komfortowym jakby, żeby się żyło lwu lepiej. Dobra, mini wybierz kartę na trzy możliwości. Jeden, dwa, trzy, jedyneczka dla lwa. O, tutaj mamy nie, tu jest nie, dwójka. Zdecydowane tak i to na złoto, kochani. Brawo, super. Trzy i tu mamy mało prawdopodobne. Dobrze, kochani, tyle. Życzę nam wszystkim fantastycznego tygodnia. Niech nam się tu marzenia spełniają. Mamy dwa razy gwiazdę. Jeszcze raz mówię, kto ma ochotę przyjąć tą energię, pisz, przyjmuję, czy jakkolwiek sobie życzysz, ale daj znać wszechświatowi, że masz otwartość na to, żeby to do ciebie przyszło. Otulam mocno, kochani, do usłyszenia w kolejnych materiałach. Pa, pa.